Witajcie! Jestem Łukasz Kierwan z Czasu Dżentelmenów, a dzisiaj zabieram Was do Wielkiej Brytanii. Znajduję się obecnie w hotelu Park House w Bapton. Przybyłem tutaj dzisiaj rano na zaproszenie Rolls-Royce'a, żeby zwiedzać fabrykę tych samochodów w Goodwood. Żeby się tutaj dostać, wylatywałem bardzo wcześnie z Poznania. Jest godzina 4:45, czekam na taksówkę, wybieram się na lotnisko i lecę do Wielkiej Brytanii. Ale rzecz jasna, było warto. Z lotniska zabrał mnie szofer Fantomem, przepięknie wyposażonym. To był mój pierwszy kontakt taki prawdziwy z tą marką, z tymi samochodami i szczerze mówiąc, no trudno nie być tutaj zachwyconym, patrząc na jakość wykonania tych aut w środku. Więc pierwsze 2 godziny w Wielkiej Brytanii mogłem spokojnie rozsiąść się na tylnej kanapie tej limuzyny i poprzeglądać różnym cudom, które tam zostały umieszczone dla wygody swoich użytkowników. Jednak nie tylko to mnie cieszyło, ponieważ jechaliśmy przez brytyjską wieś, przez brytyjskie małe miasteczka. Uwielbiam po prostu architekturę tych miejsc. Miałem ochotę powiedzieć szoferowi, żeby się zatrzymał w każdym z tych miejsc, żeby mógł wyjść, pochodzić, wziąć kamerę, porobić zdjęcia. Jeśli macie możliwość, obejrzyjcie sobie te małe miasteczka brytyjskie, ponieważ to jest naprawdę wspaniały klimat i moim zdaniem rewelacyjny pomysł na wycieczkę. Na miejscu w Bapton otrzymałem pokój w przepięknym hotelu, w starym budynku takiej brytyjskiej wsi. Jest to nawet kompleks budynków, bo jak się wyjrzy przez okno, to można zobaczyć szereg dachów stykających się prawie tą swoją czerwoną dachówką ze sobą. Dookoła naprawdę stare, olbrzymie drzewa, dalej pola, bardzo zadbane ogrody. Jest tu cisza i spokój. Przepiękne miejsce, żeby przyjechać na dłuższy wypoczynek. A zresztą wewnątrz również panuje taka atmosfera zupełnie nie hotelowa, tylko taka wręcz rodzinna. Przy okazji tego wyjazdu chciałbym też omówić kilka rad podróżnych. Na początek rzecz, która okazała się przed momentem. Jak jedziecie do Wielkiej Brytanii, zabierajcie ze sobą przejściówki do wtyczek na ich brytyjskie gniazdka, ponieważ możecie naprawdę wpaść w tarapaty. Jestem na skraju kryzysu i muszę teraz bardzo oszczędnie dysponować moimi urządzeniami, tymi bateriami, żebym miał czym nagrywać albo o czym dzwonić w razie potrzeby. Druga rada dotyczy pakowania. Opowiadałem Wam w jednym z dawniejszych filmów, jak pakować koszulę i marynarki na podróż, a teraz jest świetna okazja, żeby sprawdzić, czy miałem rację, sugerując właśnie te moje metody. Zajrzyjcie sobie do filmu, w którym o tym opowiadałem, żeby dokładnie obejrzeć, jak to się robi, a dzisiaj sprawdzimy, czy chowanie i składanie tak na przemian koszul i wkładanie ich do worka foliowego, strunowego faktycznie działa. To raz. Buty oczywiście w woreczkach materiałowych, tak żeby nie uszkodzić ich podczas transportu. Ale ważniejsze jest to, jak marynarki zniosły podróż. Tutaj musimy jeden rękaw przerzucić na drugą i sprawdźmy. Lekko zagnieciony rękaw. Tego trudno jest uniknąć, ale bardzo łatwo przeprasować. Troszkę się zgniotły plecy. Z frontu marynarce nic się nie stało. Ważniejsze są koszule, ponieważ je łatwiej zagnieść i bardziej nam zależy na tym, żeby były idealnie wyprasowane, ponieważ no, na to się zwraca uwagę. Teraz minęło jakieś 18 godzin od czasu, kiedy te koszule spakowałem, więc zobaczymy, co tutaj wyszło. Tak naprawdę nie ma tu żadnych
mocnych zagniecień są takie lekkie, które gdybym był niechlujem, wyprostowałyby się na mnie, ale to jest minuta przy przeprasowaniu piersi. Na tej widać jeszcze mniej, to zresztą jest trochę lepsza tkanina. Ta koszula była w samym środku, ona najbardziej ucierpiała podczas podróży. Widać, ma troszeczkę mocniejsze zagniecenie tutaj, ale też dobre wyprasowanie jej w domu sprawiło, że teraz będę miał z nią bardzo mało pracy. Nie unikniecie prasowania koszul po dotarciu na miejsce docelowe i po wyciągnięciu ich ze swojej walizki czy torby. Możecie jedynie sprawić, żeby tych zagnieceń było zdecydowanie mniej. Powinniście też wyrobić sobie nawyk, że jak przychodzicie do jakiegoś hotelu, to od razu pytacie, czy żelazko jest w pokoju, a jak nie, to zamawiacie, żeby wam je przynieśli, albo zabieracie z dołu od razu. To powinna być pierwsza rzecz po wejściu. Rozwieszacie swoje marynarki, rozwieszacie koszulę, sprawdzacie, co tam się stało, prasujecie, nawet jeśli macie mało czasu, chociaż tylko tę, którą właśnie musicie założyć i już jesteście gotowi do drogi. Więc pamiętajcie, że pogięciona koszula nie jest w żaden sposób usprawiedliwiona faktem, że jesteście właśnie w podróży. Następnego dnia wyjechaliśmy w konwoju Rolls-Royce'ów do fabryki. Po drodze jednak zwiedziliśmy nieco okolicę Chichester w hrabstwie West Sussex. Na drogach, którymi jedziemy, odbywają się wyścigi starych aut na Goodwood Festival of Speed. W okolicy znajduje się również pole golfowe, tor wyścigów konnych, a nieco dalej stary tor wyścigowy Goodwood Circuit. Więcej uwagi poświęciliśmy jednak na zwiedzenie Class Sculpture Foundation, czyli parku, po którym porusza się samochodami i podziwia wystawione tam rzeźby brytyjskich i zagranicznych artystów. Można je rzecz jasna kupić. W drodze do fabryki, którą nazywają Goodwood Plant, przesiadłem się na przedni fotel, żeby lepiej obejrzeć samochód. Tego dnia jechałem Ghostem, który jest nieco mniejszy od Fantoma. Na miejscu przywitał nas widok Fantoma z 1934 roku. Przepiękny samochód. Niestety nie mogłem się nim przejechać. Kolejnym punktem programu było zwiedzenie samej fabryki i przyjrzenie się procesowi produkcji Rolls-Royce'ów. Większość etapów polega tutaj na ręcznej pracy. Jest to bardzo ciekawy i obszerny temat, dlatego opowiem Wam o tym w osobnym filmie. Dowiecie się z niego, jak produkuje się te samochody, od chęci zakupu przez stworzenie unikalnego produktu dopasowanego do oczekiwań klienta, po ręczne przykręcenie ostatniej śrubki. Dla mnie ten wyjazd był świetnym doświadczeniem. Mogłem nieco wypocząć na przemiłej brytyjskiej wsi, na której udało mi się też nakręcić odcinek pytań do Kielbana, a także zdobyłem tam konkretną wiedzę, którą chętnie wykorzystam na blogu. I wcale mi nie przeszkadza, że nigdy prawdopodobnie nie będę mógł sobie pozwolić na własnego Rollsa. Po prostu cieszę się, że mogłem nim nie tylko się przejechać, ale też zrozumieć, czym on tak naprawdę jest. Mam nadzieję, że moja wyprawa i Wam się podobała. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach tutaj, pod filmem albo na blogu czasgentlemanów.pl. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!